Emeryci i renciści, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą bez ograniczeń dorabiać do swoich świadczeń otrzymywanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inaczej jest z emerytami, którzy przeszli na emeryturę wcześniejszą. Ich dodatkowe zarobki muszą się mieścić w określonych limitach. Od 1 grudnia będą obowiązywały przez najbliższe 3 miesiące nowe limity dorabiania dla tych emerytów i rencistów, którzy jeszcze nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Od 1 grudnia kwotą graniczną, do której można bez obawy dorabiać, jest 3960 zł 20 groszy brutto. Jeśli ktoś zarobi więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, to jest 7354 zł i 50 groszy brutto, wypłata ZUS zostanie zawieszona. Gdy natomiast przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130%, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Limitów dorabiania naprawdę warto pilnować po to, żebyśmy nie musieli oddawać ZUS-owi pieniędzy, które ZUS nam wypłacił i które będzie traktował jako nienależnie pobrane świadczenie, bo zarobiliśmy zbyt dużo. Aby tego uniknąć, warto przyjść do ZUS i poinformować o swoich prognozowanych dochodach. Obowiązek informowania o dorabianiu mają te osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, bez względu na to, czy pracują na etat, czy tylko zlecenie lub dzieło.